Witam wszystkich na mojej kolejnej eksploracji. Trochę czasu mnie nie było. Miałem taki poważny problem, miałem wypadek. Trwało to rok czasu, zanim doszedłem do siebie, ale jest już dobrze. Wróciłem jeszcze lepszy, jeszcze silniejszy, pełen wigoru i energii na kolejne wyprawy. Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku chciałbym zwiedzić sobie opuszczoną stację łączności. Także zapraszam, zobaczymy co będzie. Ogólnie jest to system Rokada. Projekt Rokada to system tajnych schronów łączności, które w czasie konfliktu zbrojnego miały zapewnić stały dostęp łączności z całym krajem, głównie pomiędzy jednostkami wojskowymi i rządem. System ten miał zapewniać komunikację telefoniczną dla wojska oraz władzy podczas trwania tzw. zimnej wojny. Rokada była najlepiej strzeżoną tajemnicą państwową z okresu zimnej wojny. Takich obiektów było około 200. Tu jest niestety zamknięte. W środku są jeszcze jakieś mebelki. No i ogólnie duży bałagan. No to była ta wartownia. Zobaczmy jeszcze z tej strony. Ok, idziemy dalej. Kurczę, już się nie mogłem doczekać tego nagrywania. Rok to już trochę dla mnie za długo. Ten obiekt jest ogólnie dość spory. Są tutaj jeszcze jakieś schrony, bunkry, tak? O, co tutaj jest? Co, idziemy sobie od razu z tej strony do tego budynku? Tak, bo tutaj są biuro, a tam jest ten... ta cała główna siedziba. No, tu raczej tak. No, tu też biura. Będą... Tu, aha, to jest budynek z biurami. No to też tak wygląda. Biura, garaże. Tu sobie wyjdziemy za chwilę. Dobra, to rozejrzymy się tutaj najpierw. Patrzymy tutaj. A tutaj co było w tym budynku? No głównie cały ten system telekomunikacji. Aha, no okej. Tu jest zejście na dół, albo zobaczyć tutaj. No tak to wygląda. Ale jak tutaj w ogóle jest fajnie i czysto. Spoko. No jest już pomieszczony. Ale ogólnie jeszcze nie jest taki najgorszy stan tego. Ciekawe jak jest tutaj z tymi tunelami. To też było ciekawe. O, łazieneczka jaka ładna. Ładne kafeleczki.
Dobra, idziemy. Ale się przestraszyła patowia. Tutaj były też tunele, które łączyły. Jak to było? Można było. Które łączyły jakieś miasta? Większe miasta. Większe miasta, no. A jeszcze tu dorzucimy okiem. Chodź, spokojnie, możesz zejść. Wow. No, tu jest spoko. Spójrzcie tylko. Kotłownia. Zobacz. Tutaj jeszcze są schematy. Schemat technologiczny. Byli, no jest już tutaj trochę pokradzione. Tak. Czuć smarno. Ale jeszcze jest. Tutaj. Dobra, zerknijmy sobie najpierw tutaj. No ciekawie to jest, ciekawe. Skrzyneczka już pusta. Spójrzcie tylko. Fajne echo. Tutaj uważaj, jakby szła, tutaj jest dziura, wiesz? Zerknijmy jeszcze tu. O, tu mamy drabinę, można sobie tędy wejść. Ale tutaj śmierdzi tym takim smarem. To też wygląda na jakiś wielki. Zbiornik. No ciekawe. Dobra. Co, idziemy dalej, nie? A tutaj są otwarte drzwi. Tylko może być tak, że to jest osobno. No, drzwi zamknięte. Nie wiem, czy tutaj. Nie wiem, czy to jest sens wchodzić w sumie, bo tutaj będą takie. To jest na pewno puste. Tutaj była jakaś kuchnia, tam już pozostałości. Pełno kabli. Dobra, pójdziemy sobie dalej. To były biura, no. Oczywiście studzienki są pokradzione, wiadomo. Dlatego trzeba patrzeć pod nogi. Podobna sytuacja jak było w Legnicy, w tym szpitalu, pamiętasz? Tam to dopiero trzeba było uważać. O, spójrzcie tylko, jaki fajny garaż z kanałem. Mamy jeszcze boiler. O, jakiś kołpaczek z samochodu.
śmiało przyjeżdżać, wymieniać olej. Pewnie tędy można przejść do tych biur, do tego pomieszczenia biurowego. A nie, jednak nie. Poza tym te drzwi są tak zamknięte, ale to nie ma najmniejszego znaczenia. Tu była łazienka. To był typowy warsztat, na to wygląda. Przypomina to normalny warsztat. Tutaj mamy halę z kanałem. Z tyłu była łazienka, pewnie jakaś mała stołówka. Okay. To był taki, tak jakby typowy warsztat to wygląda. Tam była łazienka, takie pomieszczenie małe, tak jakby. Jak na takim warsztacie. No to pewnie tak. No ciekawie to wygląda. Ja tam nie będę wchodził, nie ma sensu. Tu gdzieś jest ten zbiornik. Sanki, o kurczę no. No trochę. Dobra, przejdźmy sobie tu. Aha, tutaj jest, no. To jest zbiornik przeciwpożarowy, tak? No, tak. Tutaj też jeszcze są. Naprawdę trzeba tutaj patrzeć pod nogi. No tutaj jakieś graty, tutaj puste, a te obstawiam, że są zamknięte. O, pewnie, że tak. Tu jest jakaś izolacja z przewodu, zobacz jaka gruba. Ja tutaj zerknę tylko. No. Metaxa. O, spójrzcie tylko, ile tu jest jeszcze porcelany. Dobra, lecimy dalej. Wiem, że są osoby, które czekały na moje filmy. Nie dawałem w ogóle o sobie znać, ale naprawdę nie miałem do tego głowy. Musiałem dojść do siebie. Miałem ciężką drogę przed sobą. Leżałem w szpitalu. Mój stan był krytyczny. Byłem po ciężkim wypadku. Później rehabilitację. I tak dalej, i tak dalej. Od ostatniego filmu minęło chyba jakieś 10 miesięcy. Może więcej, już nawet sam nie wiem. No ale jestem. Już nie mogłem się doczekać
moich kolejnych wycieczek. Ok, gdzie teraz idziemy? Tam do głównego budynku. Latareczka, latareczka. Dobra, tutaj jest. Okej, dobra, to chyba nam się udało. Ładne obrazy. Dobra, idę. Ja tutaj zejdę na dół. Zobaczę co i jak. No to przecież może być też, nie? Uwaga, niski strop. Wow. Ale fajnie. Te pomieszczenia są jak taki labiryncik. Podoba mi się. Możesz tam sobie zerknąć, tam jest ciekawie. Tam już tutaj jest zaraz koniec, pod tymi schodkami. To wygląda jakby to był taki... Jakiś taki... To się zabija tutaj, tu i dotąd. A to nie są te bunkry, co miały być? Nie, nie, to nie są bunkry, tam nie ma przejścia. To wygląda jak taki jakiś schowek pod schodami. Uwaga, niski strop. O, tu też jest takie właśnie pomieszczenie, o takim niskim właśnie suficie. O, tu były łazieneczki. Ogólnie to jest takie trochę spore, nie? Chodź zobaczymy tutaj w tej części i zaraz sobie przejdziemy tam. O! Hu. Jakiego fajnego klimatu dodaje ta farba już, nie? Taka odklejająca się. Aha. Spójrzcie. Już. O, tutaj jeszcze wiszą te stare ciuchy robocze. Ale zobacz tu ubrania, ten materiał, nie? No, z lnu. Tak. Akumulatornia. A, to była kwasownia, okej. Okay. A już myślałam, że tutaj nie wejdziemy, że nie będzie za bardzo możliwości. Wow, ale fajnie. A tutaj co jest? Tutaj nie było tabliczki? Nie. Kurczę, mogłem wziąć lampę LED-ową, to by to fajnie rozświetliło. Tutaj nie? To są takie właśnie kanaliki porobione, maszynownie. Uwaga na nogi. Rozdzielnia główna. Tutaj jeszcze wiszą
instrukcję. A już trochę niewyraźne, bo to z blaszki wszystko porzewiałe. Instrukcja bezpieczeństwa pracy przy wiertarkach do metalu. Dobra. Co, przechodzimy sobie tędy, nie? To są wyciągi, nie? Coś w tym stylu. I tutaj ten chyba też możemy wyjść. O, albo i nie. Drabina jest za krótka. Pomaga. No, labirynt strasznie. No, tu jest. Kurczę, to jest fajnie zrobione. Ja myślałem, że to jest jedno pomieszczenie, ale tu jest. Zobacz. Aha, i tutaj też byśmy przeszli tam. Ale kurczę, labirynt jest niesamowity. A tutaj też jest przejście. Zobacz. Aha, nie jest przejście, tylko. Jest wyjście drabiną do góry. Kurczę, ale ciekawie to jest. Warto było tutaj przyjechać, naprawdę. Instrukcja pierwszej pomocy, instrukcja przeciwpożarowa zakładu pracy, instrukcja przeciwpożarowa ogólna. No spoko. Spójrzcie. No spoko. Cały czas trzeba patrzeć pod nogi, bo albo się można nadepnąć. Tutaj jest pełno takich wystających jakby śrub. Nie fajnie by było w to wdepnąć. A, tędy szliśmy. Okej, okay. I teraz co? Idziemy teraz do góry. Tak, stąd, no. Tak. I to widać, że to było przygotowane pod wojnę, nie? Fajna. Tutaj też jeszcze wiszą obrazki, zobacz. Zobacz, że wszystkie są z góry. Tak, Tatry Wysokie, wodogrzmoty Mickiewicza. Bieszczady. Polskie wybrzeże Bałtyku. Nasz piękny Bałtyk.
Okej, okay, tu mamy puste pomieszczenie z dywanikiem. Tu też puste pomieszczenie. Tatry Zachodnie. Ładne to obrazki. Te odgłosy są takie, nie? Cały czas jakby ktoś... Takie mylące, no. Jest taka pogoda, że cały czas pada deszcz. Raz mocniej, raz słabiej. Tu mamy Warszawę. Pałac w Łazienkach. I ten wiatr jest cały czas taki właśnie mylący. Cały czas coś stuka, cały czas coś puka. Ładne te obrazki są. Pasują do takiego miejsca. No tak, bo w końcu to miała być komunikacja z całą. No dokładnie. Tam co jest? Atrysk. Tam jeszcze napis. Szkoda, no ale to na ogół to tak właśnie bywa z takimi miejscami. Zawsze się znajdą właśnie złomiarze albo wandale. To już by było wszystko, no. Ja jeszcze mogę zobaczyć do tamtych pomieszczeń wejść. Tak. No jak już tu jesteśmy, to... Gdzie tutaj ten... A, może tam wyszli, tak? A, no tak. Dobra. Okej, tutaj były te drzwi otwarte. Z tej strony przejdziemy tutaj. Łacineczka. O, tutaj jest, to jest zamknięte. Tam z tyłu nie było nic widać przez okno. Okno było zamknięte, nie chciałam tam tego urywać ani nic. Te schrony pewnie są tak zarośnięte już, że... Odpuszczamy sobie szukanie schronów, bo one i tak pewnie będą zarośnięte, albo będą zabezpieczone w jakiś sposób, albo nie będą zabezpieczone. Ale już aż tak bardzo mnie te schrony nie ciekawią. Okej, moi drodzy, myślę, że to by było na tyle. Szukanie tych bunkrów już raczej chyba i tak nie ma sensu. Pewnie to zobaczymy w jakimś innym filmie u innych eksploratorów. I z wami chciałbym się pożegnać z tego miejsca. Przepraszam jeszcze raz, że tak długo nie dawałem o sobie znać. Nie było filmów. Życzę wam dużo zdrowia i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pożegnaj się, skarbie, z widzami. Cześć, pozdrawiamy serdecznie. Pozdrawiamy i do zobaczenia w następnym filmie. Cześć.